Witamy Państwa bardzo serdecznie. Grzegorz Lorek, radny Rady Miasta Piotrkowa. Dzień dobry, panie Grzegorzu. Witam Państwa, witam panią redaktor. Witam Państwa również Beata Hołbowicz-Stachaczyk. Panie Grzegorzu, właściwie ostatnio znikł pan z naszej tutaj sceny politycznej. Jakoś się tak mało się pan rzuca w oczy, co się stało? Zmieniłem pracę. Przyznaję, że nie wiem, czy to już nie zna zawsze. Mam nadzieję, że nie, bo tęsknię do samorządu. Ale od 7 miesięcy nie pracuję w samorządzie, przeszedłem do korporacji, pracuję w Bełchatowie, dokładnie pod Bełchatowem. Przyznaję, że ja jestem troszeczkę pracoholik i pasja pracy tak mnie wciągnęła, z drugiej strony duże problemy, jakie tam zostałem, spowodowały to, że trochę zniknąłem z powierzchni ziemi. Mam nadzieję, że to w jakimś czasie nadrobi. Ale mówi pan, że tęskni pan za samorządem. Tak, prawie całe życie związane z samorządem, wszystkie szczeble zarządzania, od referenta po zastępcę burmistrza, radny sejmiku, radny Rady Miasta, no to zostaje. Poza tym rozumienie problemu, jakbym powiedział, wyczuwanie samorządu, rozumienie ludzi, także też człowieku. Czyli chętniej jednak pan pracuje w samorządzie niż w takiej spółce? To jest zupełnie inna praca, zupełnie inne cele. Natomiast no, każda praca wzbogaca człowieka, daje nowe wiadomości i to może w przyszłości zaowocować także w pracy w samorządzie. Czy to oznacza, panie Grzegorzu, że będzie pan za rok startował i to na różne stanowiska? Ja nie mówię już tylko o radnym. Panie redaktor, szanowni państwo, na dzień dzisiejszy powiedziałbym to, że to jest takie prawdopodobieństwo, jak wygranie szóstki w totolotka. Dlaczego? Dlatego, że jest to bardzo, bardzo mało prawdopodobne. Ale mówi pan również o radnym? Nie wiem, trudno mi na ten temat odpowiedzieć. Być może tak, ale no, wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, to za mało prawdopodobne. Przepraszam, może się to zmienić, ale to bardziej w kierunku radnego, że dalej będę radnym niż kandydatem na prezydenta. Czy to oznacza, że kandydatem PiSu raczej na prezydenta pan nie będzie? Raczej by to oznaczało, ale to nie tylko jest moje zdanie, są odpowiednia gremia polityczne, myślę tu o zarządzie okręgu Prawa i Sprawiedliwości, gdzie odpowiednie decyzje zapadną, zostanie przedstawiona w odpowiednim czasie kandydatura i cała maszyna ruszy. Mówi się również o starcie pana, ewentualnym starcie do parlamentu. Czy istnieje taka możliwość? Chodzi panu po głowie? Nie, to już bym w ogóle, tak widziałem, to ktoś gdzieś tam napisał, to już bym powiedział, że to jest dwunastka. Totolotka, tak? Nie, to już nie jest totolotek, ale nie powiem, że całkowicie wykluczam, bo w życiu nie ma rzeczy, no takich bym powiedział, niemożliwych, ale jest to jeszcze bardziej mniej prawdopodobne. Panie Grzegorzu, co się dzieje teraz w Piotrkowie, jeśli chodzi o PiS? Jakby pan określił te odbyły się wybory. PiS w Piotrkowie ma ponad 90 członków. Myślę, że to jest dużo. Chyba jesteśmy drudzy w okręgu. Tyle było na liście uprawnionych do głosowania. Jest jeszcze, ja wiem, około 50 osób, które sympatyzuje. Odbyły się wybory, wiem, że była konferencja, jest nowy zarząd, który jak najbardziej pracuje. Ale pan jakby tak stał trochę z boku, czy mi się wydaje? Panie redaktor, no wybory są zawsze wyborami. Ktoś wygrywa, ktoś przegrywa. No skoro nie można powiedzieć, że stoję z boku. Gremia polityczne zostały ukonstytuowane wyborem ludzi. I to ktoś w nich jest i w tej chwili to te osoby, które się w nich znalazły, będą odpowiadały za kierunek PiSu w Piotrkowie. Wczoraj pan zorganizował konferencję dotyczącą budżetu. Podoba panu się plan budżetu na następny rok? Budżet to jest dosyć szeroka uchwała. Nie podoba mi się mediateka. Tu przypomnę, że byłem pierwszym radnym, który zwołał konferencję na ten temat, gdy dowiedziałem się o planowanej inwestycji. Nie podzielam tego pomysłu, dlatego że to nie jest rok 1995 albo 2000. Mamy iPhony, mamy e-booki, idziemy w cyfryzację coraz mocniej. Natomiast nie ma walczyć z czym, jak już to, ta inwestycja jest realizowana. No właśnie chciałam się zapytać. Ja uważam, że trzeba w tej chwili skupić się na poszukiwaniu środków. Ale na tą mediatekę? Tak, na tą mediatekę nie chodzi mi o budowę, chodzi mi o utrzymanie.
Jest taki pomysł, który uważam za sensowny, mianowicie, żeby poprosić marszałka Sejmu o objęcie patronatem nad stałą wystawę dotyczącą historii parlamentaryzmu, a ministra kultury na sfinansowanie jakichś projektów, które mogłyby się odbywać. Po prostu musimy zrobić wszystko, żeby koszty mediateki, bieżące koszty mediateki były jak najniższe. To nie o to chodzi, że prezydent nam udowodni, że będzie tam 60 imprez, a potem policzymy te imprezy i wyjdzie, że utrzymanie mediateki wraz z imprezami to 5 milionów złotych na jakiejś sesji nadzwyczajnej. Nie, nie w tym jest rzecz. Nie ma co tu sobie udowadniać. Uważam, że trzeba znaleźć środki na utrzymanie tego gmaszyska niestety. Tak, by w jakiejś części jednak służyło mieszkańcom. No to jest mediateka, a co z resztą? Oj, to są bardzo dobre pytania. Co zresztą? To jest problem, który niepotrzebnie został stworzony. Uprzedzaliśmy, ale to się stało. No, część to będzie na pewno dostęp do wypożyczalni książek. Ja uważam, że w jakiejś przyszłości, i to niedalekiej, trzeba będzie część budynku przeprojektowywać, mówię o wnętrzu, tak by dostosowywać do nowych zadań. Panie Grzegorzu, ale nie wydaje się panu tak, nie mieliśmy w ogóle biblioteki. To, co mamy, to jest już nie na miarę XXI wieku, tylko nie wiem, czy nawet na miarę XX wieku. Coś będzie. W związku z tym może to dobrze, że coś w końcu będzie. Tak, tylko czy potrzebne jest nam takie gmaszysko w takiej formie? No ale już będzie, tak jak pan powiedział, no już, i musimy no to w zasadzie łyknąć. Skupić. Dokładnie tak, trzeba to łyknąć i poszukać pieniążków na utrzymanie A jak tego. Się panu podobają dalsze etapy realizowania budżetu? Czy wszystko w tym budżecie zdaniem nie ma, pana jest w porządku? Nie ma mojej ulicy Zalesickiej, nie ma ulicy Świerczowskiej, nie ma w ogóle tego osiedla i z tego też powodu po mediatece będę głosował przeciwko. Ale są też inne ulice i rozumiem moich kolegów, którzy poprą budżet, bo każdy z nas jest radnym i przede wszystkim odpowiada za swoich mieszkańców i w pełni to rozumiem. A przyznaję, że pani skarbnik bardzo zgrabnie to policzyła, przeliczyła i walczy ze wskaźnikiem, czyli jak najmniejszym zadłużeniem. Jak się panu pracuje z radnymi, no z pana ugrupowania? Ja w Radzie Miejskiej nie mam jakichkolwiek problemów. Myślę, że to wszyscy koledzy potwierdzą i koleżanki. Pracuję ze wszystkimi jednakowo, czyli mówiąc krótko, staram się wszystkich cenić, lubić, szanować i ich doceniać. Panie Grzegorzu, zbliża się nowy rok. Plany będą, oprócz tego, że pan pomyśli o ewentualnych wyborach? Panie redaktor, nie wiem. Raczej o tym staram się nie myśleć, skupiam się na pracy. No ale chce pan uciec od polityki? Być może tak będzie. Miałem tak już w życiu, że była przerwa 8 lat. Być może teraz będzie przerwa 10 lat, a może w ogóle. Interesuje mnie praca społeczna i będę to dalej robił, bo w przeszłości nadal się trochę czuję harcerzem. Czyli, no cóż, wszystkiego najlepszego w takim razie. Jak najbardziej, pani redaktor, drodzy państwo, spokojnych, radosnych świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku. Grzegorz Lorek, radny Rady Miasta Piotrkowa, gość Stref FM, to było O Tym Się Mówi. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.